Sobotni program w Niskoczowa był bardzo bogaty. To oczywiście moment kulminacyjny, czyli występ grupy Weekend, ale ciekawych wydarzeń nie brakowało przez cały dzień. Kolorowy korowód dzieciaków ze skoczowskich przedszkoli i szkół przeszedł ulicą Ustrońską na rynek. Kolorami dominującymi była czerwień, żółć i niebieski, czyli barwy skoczowskiego herbu. Z uśmiechami na twarzy weszli na rynek, a później przez kilka godzin prezentowali program. Jurorzy oceniali występy, ich werdykt usłyszymy dzisiaj po południu, ale było co podziwiać. Przede wszystkim przygotowanie, zaangażowanie rodziców, zaangażowanie nauczycieli, zaangażowanie samych dzieci, a głównie to, że to była dla nich zabawa, że to nie były występy, które były przygotowane w jakiś katorżniczy sposób, tylko to były występy przygotowane w formie zabawy i to było widać, że dzieciaki się świetnie bawiły i przyjemność oceniania była dwa razy większa przez to właśnie, że nie dość, że ten wkład był rzeczywiście udany, że te występy były rzeczywiście fajnie, ciekawie przygotowane, to jeszcze było widać, że płynie z tego radość. To chyba było najważniejsze. Impreza toczyła się nie tylko na rynku, ale także w okolicznych uliczkach. Nie zabrakło oczywiście pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Były placki z blachy, kołocze, czyli to, czym gospodynie z naszej gminy mogą się pochwalić najbardziej. Nie zabrakło na rynku chwil wzruszenia. Jeden z małych mieszkańców Skoczowa od Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał trójkołowy rowerek. Takiego wsparcia PCK udziela miesięcznie kilkudziesięciu mieszkańcom województwa. Rowerki te możemy przekazywać dzięki naszej akcji zbiórki tekstylii do kontenerów Polskiego Czerwonego Krzyża. I tam, gdzie mamy, jest współpraca dobra z daną gminą i gdzie możemy te nasze kontenery postawić, to tam możemy też takie rowerki przekazywać. Jest to szczytny cel, duża radość dla tych osób. Rozdaję to już od roku czasu i cieszymy się, że możemy też tutaj w Skoczowie taki rowerek przekazać. On na dwóch kółkach nie da rady, już nie da rady na czterech, także ten rower to jest naprawdę spełnienie jego marzeń, żeby... Znaczy się on przemieszczać się przemieszcza, tylko że dzieci kochają jeździć na rowerze, a on na dwóch kółkach nie da rady nigdy. Także może z terapią, z czasem, ale na teraz nie da rady. Nawet na czterech już jest ciężko. Tym bardziej, że do takiego dużego roweru już czterech kółek nie da rady, nie? Najmłodsi licznie odwiedzali mały rynek. Tam wiele atrakcji dla nich. Ale spoglądali też w niebo na długą drabinę strażacką. Na dniach Skoczowa była atrakcją, ale na co dzień służy w ciężkich akcjach strażackich. Ta drabina ma dokładnie 30 metrów. Wykorzystywana jest głównie w akcjach ratowniczych, tam gdzie jest właśnie potrzebne, no wiadomo, dojście, jak najszybsze dostanie się do jakiejś wysokości. No tu akurat nam pozwala do 30 metrów, raz, że możemy wysłać ratowników koszem, dodatkowo działania możemy prowadzić z użyciem działka, które możemy zamontować bezpośrednio tam w koszu i ono działa automatycznie, możemy podawać wodę na dość duże odległości. Z góry Skoczów wygląda pięknie, bo strażacką drabiną wysoko można się wspiąć, ale niewiele niżej latały berety. To skoczowska tradycja. Za nami kolejny konkurs w rzucie beretem. Tak, koncentracja, tak? I piękny rzut, rzeczywiście piękny rzut. W tym roku kilkudziesięciu chętnych spróbowało swoich sił w tej właśnie konkurencji. Dla niektórych ważny był kolor, dla innych właściwe ułożenie materiału na berecie. Rozbieg, rozmach i rzut. Trzy próbne i trzy konkursowe. Najdłuższy lot zanotował beret rzucony przez Grzegorza Kamyczka. Jest z nami.
Tkoczowie nie zabrakło też gości z zagranicy. I to z daleka. Otrzymali oni w nagrodę słomkowe kapelusze ze skoczowskiego Polkapu. Hello, I'm come from Uruguay, South America. I'm already in Czechian around 5 years. Hi, I am Natalia. I come from Colombia, South America too. And I live here in Scotia over 2 years. Wieczorem mieszkańcy i goście bawili się przy grupie Trzy Gitary. Usłyszeć można było przeboje Trzech Koron i Czerwonych Gitar. Ale prawdziwy szał zabawy nastąpił o 21:00, kiedy na scenie pojawił się zespół Weekend. Tłum szalał w rytm hitów grupy, wśród nich także największego. Wiesz co? Chciałbym, żeby oni z nami w końcu zaśpiewali. Tak głośno. Ale naprawdę głośno. Ja uwielbiam ją, ona tu jest. Głośniej. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. Tymczasem dzisiaj gorących rytmów na estradzie nie zabraknie. Od 17:30 rozkręcać zabawę będzie grupa Gypsy Guitars w rytm cygańskich melodii, potem bawarskie brzmienia Bayer Beatu, a gwiazdą wieczoru będzie Future Folk, pełne góralskich rytmów. Hanna Blokerz-Bacza, portal oic.pl. Jeszcze mi się wszystko